Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Nie mogłem przeżyć tego momentu bez Was, także dzisiaj wspólnie razem odpakujemy i przeanalizujemy, jak wygląda i co dokładnie wchodzi w skład edycji kolekcjonerskiej gry Guild Wars 2. Dokładnie tak, wcześniej już dostałem oczywiście swój egzemplarz z kodem, by móc w ogóle grę uruchomić. Reszta zestawu dotarła pocztą. Także za pomocą mojego enigmatycznego nożyka dokonamy rozpakowania od początku, od samej paczki przesyłkowej. Dyn, 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 dyn. Jest ciężka sprawa, to nie jest nic lajtowego. Tak, jak zwykle, Ryjo, bierzesz się zapewne sprawę od dupy strony. Chociaż tam czasem jest przyjemniej. Dobra. Patrz, Perla, kolejna figurka. I to nie jest malutka figurka, skarbie. Będzie idealnie tak, jak ubóstwiasz łapała kurz. Okej, zacznijmy sobie od pudełka, które już na dzień dobry trzyma fenomenalny, artystyczny i plastyczny poziom gry. Wszystko opisane, elegancko, ale zaraz sobie wszystko na spokojnie zobaczymy. No, figurka wygląda naprawdę konkretnie. Potem wezmę kamerę ze statywu i przeanalizujemy ją z bliska. Póki co nożyk jak zwykle. To się nazywa zestaw. Ja w sumie w życiu kupiłem naprawdę niewiele kolekcjonerek. To był Mass Effect 1, Drakensang bodajże i właśnie Guild Wars 2. Perla, co tak zaglądasz? Ty chcesz zobaczyć mojego malutkiego czara? Ale nie, serio, ja myślałem, że on jest mniejszy, wiesz? On nawet przebija gościa ze StarCrafta. No, kochani, konkret, ale jemu przyjrzymy się za chwileczkę. Okej. I to rozumiem. Kochani, kuta zajebiście grawerowana, inkrustowana blacha. Fajnie, fajnie, fajnie to wygląda, naprawdę konkretnie. Ale zaraz sobie zobaczymy, co masz, drogi kotku, w środku. Get the fuck out. Get the fuck out. Okay. Dobra, bardziej epicko tego nie mogę zrobić. Collector's Edition, dokładnie. Otwieramy. Co my tu mamy? O, czyżby fenomenalne grafiki koncepcyjne. Albo ogólnie arty. Więc tak, tak wygląda pierwsza. Fajnie obłożone, oddzielone właśnie taką bibułką. Starannie ogarnięty temat. Tutaj kolejny arcik. Bardzo fajnie. Tutaj następny. Nie są dwustronne. I kolejny. Bardzo sympatyczny, ale żaden jakoś tak nie miażdży. Chociaż ten jest bardzo atrakcyjny. Kochanie, co powiesz, żeby zastąpić zdjęcia rodzinne pyszną grafiką na ścianę? Dobra, powiem wam tylko, że wyraz twarzy bardzo podobny do odbioru figurki. Dobra. I to montujemy sobie w taką oprawę, którą też sobie obadamy razem. O, ile syfu rozkosznego się robi, jak moja żona to ubóstwia. No i kwestia do ogarnięcia. Taka tutaj stójka do powieszenia w pionie, w poziomie i można sobie ogarnąć tutaj w ten sposób temat. No z czymś takim jeszcze się nie spotkałem. Nie jest to coś, co akurat było dla mnie priorytetem, bo priorytetem była figurka. I co my tu mamy? Making of Guild Wars 2. Pewnie wszystko
zajebiście okraszone. No właśnie, grafikami koncepcyjnymi i nie tylko, artami z gry Opis Rasy, czyli zajebiste połączenie opisania świata danego lore, uniwersum właśnie Guild Wars 2 przy akompaniamencie artystycznych wstawek w postaci właśnie tych artów i nie tylko, bo widzę, że też są screeny. Fenomenalnie. To zawsze chciałem sobie, kurczę, kupić i cieszę się, że weszło to w skład właśnie wydania kolekcjonerskiego. Ekstra. To na pewno zagości na mojej półeczce prezentującej książki artystów największych tego świata. Także fajnie, bo moje plastyczne ego zostało bardzo ładnie teraz połechtane tym albumikiem. Co mamy dalej? Wszystko w utrzymanej konwencji. Tier to open reveal serial code. Ale ja już mam serial code, także nie wiem, o co chodzi. Quick reference card. Aha, skróty, standard, może się przydać. Installation manual, ok, jak zwykle gruba sprawa. Original game soundtrack, ok. No i tu mamy dyski. Co z tego, że grę już zainstalowałem i mam, ale jeżeli sobie po prostu przełożę do tego pudełka DVD te płyty, bo tam oczywiście płyt brakowało. Widzę, ile widzę tutaj płyt? Dwie płyty dokładnie. Mhm. Zajebiście. Mogli dodać tą koszulkę, w których ci goście na Gamescomie byli ubrani, no ale nie można mieć wszystkiego. Co nam jeszcze zostało? Okej, no i wspomniany soundtrack, czyli coś dla oka, coś dla ucha. Kochanie, dzisiaj będziemy baraszkować przy Guild Wars 2 Soundtrack The Best Of. Jak się z tym czujesz? Ja? Mhm. Co powiesz na rozkoszne wygibasy przy takich utworach jak Fear Not This Night, The Char Triumphant, Trian Ovechu Asura at Work, Heriach of Humanity czy Saga of the Norn? Jak myślisz? Wkradnie się romantyzm czy niekoniecznie? Okej, okay. Wszystko tutaj wyścielane taką aksamitną, miękką gąbeczką. Dobrze, kochani, ale przejdźmy do meritum. Dobra, kochani, po kilku godzinach rozwiązywania i wypakowywania czara udało mi się i tak on wygląda w całej swojej okazałości. Słuchajcie, figurka naprawdę w tym momencie największa z mojej kolekcji. Monumentalna, perfekcyjna dbałość o szczegóły, fantastyczna zabawa kolorytem. Ona ma być po prostu wkurwiona, kozacka, hardkorowa. Mają być widoczne emocje. Nawet tutaj fantastycznie zaaranżowana ta kwestia związana z płonącym mieczem. Także postaram wam się pokazać tą figurkę jakby z każdej strony. Kurczę, warto. Warto było wybulić tyle kasy. Znaczy niewiele, kochanie, bo promocja była. To tam, wiesz, słabo. Także tutaj nawet te efekty, elementy draperii, szpony, pancerz. No naprawdę wygląda to grubo i atrakcyjnie. Także na pewno ta figurka będzie dumnie zdobić moją aktualną kolekcję figurek, którą niedawno temu odwiedził Markus Fenix, jak i Claptrap. Dobrze, kochani, to był unboxing od początku do końca razem z wami, unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Guild Wars 2, w środowisku której jutro się widzimy w ramach duetu Rock and Roll. Trzymajcie się, kochani, i serdeczna tarcza.